Wszyscy wiemy, że istnieją cztery grupy krwi, ale niewiele osób wie, jak wielkie ma to znaczenie w naszym życiu. Grupa krwi określa, czy dana osoba może być dawcą lub jakiej grupy krwi będzie potrzebować podczas operacji. Okazało się jednak, że nasza krew determinuje także inne cechy, na przykład to, czy możemy odnieść sukces w konkretnym sporcie i jak często zawodzimy w pracy. W Japonii grupa krwi jest tak ważna, że służy do sprawdzania zgodności z partnerami i stwierdzania, czy warto zatrudnić osobę na konkretne stanowisko. Aby jednak dowiedzieć się, jak grupa krwi wpływa na Twoje życie, obejrzyj ten film do końca. Również tutaj dowiesz się, dlaczego nie możesz schudnąć. Osoby z różnymi grupami krwi mają różne potrzeby żywieniowe. Wiadomo, że grupa krwi wpływa na zdolność organizmu do trawienia i wchłaniania pokarmu. Zatem proces trawienia może się różnić w następujący sposób. Pierwsza grupa krwi – trudności w trawieniu białek znajdujących się w zbożach i roślinach strączkowych, jajach, mleku i owocach morza. Grupa druga i czwarta – organizm ma mniej enzymów rozkładających kwasy tłuszczowe, więc osoby z tymi grupami krwi mogą czuć się gorzej po spożyciu tłustych potraw. Trzecia grupa. Jej właściciele mają silny układ odpornościowy i pokarmowy, więc rzadko mają alergie i nietolerancje na niektóre pokarmy. Osoby z pierwszą i drugą grupą krwi gorzej radzą sobie ze stresem. Kortyzol to hormon wytwarzany przez nadnercza. Jest uwalniany do krwioobiegu, gdy stajemy w obliczu zewnętrznych zagrożeń lub znajdujemy się w stresujących sytuacjach. Na szczęście w życiu rzadko mamy do czynienia z prawdziwymi zagrożeniami, ale wiemy, czym jest stres. Ale organizm reaguje na zagrożenia i stres w ten sam sposób, uwalniając kortyzol. Właściciele grup pierwszej i drugiej mają go więcej we krwi, więc często są mniej cierpliwi i powściągliwi. Na podstawie grupy krwi można określić predyspozycję do choroby. Okazuje się, że ryzyko rozwoju określonej choroby, w szczególności raka, zależy nie tylko od dziedziczności czy stylu życia, ale także od grupy krwi. Pierwsza grupa – ryzyko zachorowania na raka skóry. Druga grupa – ryzyko wystąpienia wrzodu, żołądka i raka. Grupa trzecia – ryzyko zachorowania na raka trzustki, przełyku i dróg żółciowych. Czwarta grupa – ryzyko zachorowania na raka trzustki. Ponadto osoby z grupami krwi drugą i trzecią mają większe ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Częściej diagnozuje się u nich zawał mięśnia sercowego lub udar. Osobom z grupą krwi drugiej trudniej jest schudnąć. Ciało osób z drugą grupą krwi gorzej radzi sobie z trawieniem tłustych potraw. Często mają zgagę i zespół jelita drażliwego. Ponadto uważa się, że ta grupa jest szczególnie podatna na przejadanie się ze względu na większą podatność na stres. Lekarze radzą osobom z tą grupą krwi jeść mniej mięsa i więcej warzyw, owoców, orzechów i roślin strączkowych bogatych w białko. Grupa krwi wpływa na wydolność fizyczną. Pierwsza grupa. Jego właściciele mają talent do lekkoatletyki i zapasów. Uważa się, że przedstawiciele tej grupy są najbardziej wytrzymali i predysponowani do dużych obciążeń. Wśród nich jest więcej sportowców z osiągnięciami. Druga grupa. Właściciele tej grupy krwi mają niższą wytrzymałość, ale częściej występuje ona wśród sportowców uprawiających sporty trudne technicznie. Grupa trzecia. Sportowcy z tą grupą krwi wykazują tendencję do szybkiego postępu w treningu. Odpowiednie są dla nich sporty wymagające szybkości i dobrej kondycji ruchów – boks, judo, karate i inne sztuki walki. Czwarta grupa. Osoby te uchodzą za najsilniejsze, dlatego uwielbiają zajęcia na siłowni i często wybierają sporty związane z podnoszeniem ciężarów. Na przykład możesz spróbować trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów. Napisz w komentarzach, jeśli tutaj jest coś o tobie. Czy teraz rozumiesz, dlaczego możesz schudnąć?